Jesteśmy w komorze chłodniczej, gdzie znajdują się tulipany dla profesjonalistów, bo oprócz tego, że zaopatrujemy sieci handlowe, sklepy, centra ogrodnicze, jak również hobbystów i odbiorców tak zwanych detalicznych, zajmujemy się również profesjonalną obsługą osób, które zajmują się pędzeniem roślin cebulowych na kwiat ciętych. Jesteśmy w komorze, gdzie znajduje się pełna kontrola modyfikowanej atmosfery, gdzie jest ozonowanie, gdzie jest kontrola etylenu. W tej komorze znajdują się akurat cebule tulipana, które są przeznaczone do pędzenia na okresy Dzień Babci, Dzień Matki, Walentynki i okres Wielkanocy. Aby uzyskać te piękne kwiaty na te różne terminy, które wymieniłem, oczywiście cebulka musi przejść tulipanowa okres chłodzenia. I właśnie na plus 9, tak jak w tej komorze, takich komór mamy 7 w naszej firmie, odbywa się chłodzenie tulipanów. Bardzo ważne podczas chłodzenia jest kontrolowanie właśnie etylenu, kontrolowanie temperatury, bo od tego będzie zależała jakość wytworzonych pędów kwiatowych. I aby uzyskać te piękne tulipany w następnym roku, bo w tym roku będziemy musieli je późną jesienią posadzić albo na zagony w szklarni i w tunelach, lub do skrzynek, lub pędzić nie metodą tradycyjną w podłożu, można w hydroponice metodą nowocześniejszą. I wtedy te tulipany będą się ukorzeniać już po tym okresie chłodzenia. Okres chłodzenia jest uzależniony przede wszystkim od odmiany. Wcześniejsze odmiany mają 14-15 tygodni okres chłodzenia. Średnio to wychodzi dla odmian tulipanowych 16-17 tygodni, ale odmiany tulipanów późnych mają nawet 18-19 tygodni chłodzenia. I od tego właśnie chłodzenia, od tej kontroli, co będzie się w tym czasie z tą cebulą działo, zależy jakość kwiatu. Proszę Państwa, chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie zaprosić producentów kwiatów ciętych do skorzystania z oferty zakupu naszych cebul kwiatowych z Szybska Wielkiego.